Znaczy, no jeżdżąc od rana teraz w tych godzinach, teraz szczytowych, jest trochę problemów do starostwa, bo tam nie ma zakazu i po prostu parkują po obu stronach. I na Śląskiej, na Staroopatowskiej, tam gdzie jest ta. Tak poza tym to jest ok. A czy już pierwszego dnia kursowania widać zainteresowanie pasażerów tą linią? No, na razie to przewiozłem może za 30 osób. Ale myśli pan, znaczy, że podejrzewam, będzie, że ludzie nie wiedzą, jak ona jeździ, ta 19 i dlaczego tak. I będą się interesować i być może zaczną. To jest taka trasa przez Śródmieście, centrum. No tak, ona jeździ ulicami, którymi do tej pory nie jeździły autobusy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dla uczniów to będzie to był autobus z podwójną stacją. Wydaje mi się, że bardzo dogodna, ponieważ do najbliższego przystanku no jest jednak kawałek, czy do siódemki, czy do siedemnastki trzeba iść aż po ulicę Teatru. Natomiast tu pod nosem, a trasa bardzo ciekawa, bo można dojechać i do dworca, i do ulicy Śląskiej, i do Magarskiego. Można dojechać na Gliwice. Częstotliwość też jest zupełnie przyzwoita. Myślę, że z pewnością wystarczająca.